Dzień dobry paniom i panom. Kłaniamy się pięknie we wtoryki, jak zwykle piąte koło już się kręci. Dzisiaj oprócz tego, że się kręci, to trochę chlapie. Pada nam od wczoraj. Tak to, jak mówią starzy kierowcy, zaciągnęło i teraz będzie padać. I tu, kochani państwo, panie i panowie, uważajcie, bo droga jest w tej chwili śliska. To tam, gdzie spłukało to mocnym deszczem, to jest w porządku, ale takiego mocnego, lejącego mocno deszczu nie było, tylko cały czas mży przez ten czas. Także te dróżki wasze gdzieś tam, szczególnie na łukach albo gdzie dużo zadrzewienia, niektóre listki mimo tego, że było drzysto, jednak spadają, różne resztki organiczne na drodze, a nawet i pochodne, ropopochodne są i asfalt jest śliski. Także proszę was, bardzo uważajcie. Poza tym to by była pierwsza sprawa, przepraszam, że się tutaj wymądrzam, ale druga sprawa to pamiętajcie o tym, że jeżeli pada deszcz, to wasze szyby przed tym deszczem lub tam gdzieś w garażu stojące albo gdzieś na parkingu pod drzewami były tłuste. Na nich były różne historie. I pierwszą historię to trzeba spryskać ze spryskiwacza troszeczkę płynem, przetrzeć szybę i potem lepiej będzie to się ścierało w deszczu. To po drugie, po trzecie chyba nie zapominacie, że te wszystkie boczne kałuże lub też z tyłu za wami jest smuga wody i to wszystko chlapie dookoła, gdzie się tylko da. Przecież są i piesi, i jednoślady, i słabsze samochody, i niższe, i gdzieś tam, ale to na pewno tylko tak po prostu delikatne przypomnienie. I co, proszę państwa, a słowo ciałem się stało, prawda? Za mną ciężko pracują panowie, układając kostkę polbrukową na tym jednym z zatoczek, bo to takie były założenia, że jedna z zatoczek to będzie tu na ulicy Pułaskiego, na tym odcinku zatoczką dla autobusów komunikacji miejskiej i ona już jest, ta zatoczka, a druga to będzie taka zatoczka do możliwości zatrzymania, zrobienia czegokolwiek, bo na dwupasmówce po prostu się inaczej nie da. Popatrzcie, kochani państwo, bardzo proszę, krawężnik z betonu. To już jest tak samo, jak kosteczka będzie granitowa, to i krawężniczek ten jest mocny i granitowy. Także dlaczego wracamy do tematu kostki polbrukowej? Pamiętacie państwo, w naszych wydarzeniach podawaliśmy informację, że gdzieś tam odjechało sobie wywroteczką 500 sztuk kostki. Nie, to znaczy wywrotka kostki, przepraszam, za całe 500 zł. I nie bardzo wszyscy mogli uwierzyć, że taka jest prawda. I cóż, okazało się, że taka jest prawda, że oprócz pana doktora, który sobie kosteczkę pożyczał, to jeszcze tej kostki polbrukowej trochę znikło. Pojechało się na ogrody działkowe, tam sobie na tych ogródkach leży działkowy. Troszkę dużo tej kostki tam za jakieś 14 tysięcy złotych z tego, co mówią, drodzy państwo, to raz. A po drugie, skąd wiadomo, czy tej kostki już trochę się nie rozeszło, tu i tam, taka jest prawda, a ci, którzy nadzorowali sprawę, no mówią, no zdaje się, że wszystko w czasie rozbierania tej drogi jest w porządku, no kostka jest odwożona na Bakałażeską i tam składowana i te wszystkie kosteczki tam jadą, bo każda kostka tu się przyda, jak nie na te zatoczki parkingowe, to gdzieś jeszcze w mieście, to drogi materiał, a w trwałości prawie wieczny. I okazało się, że mówiliśmy prawdę, kochani państwo, no niestety, kostka wychodzi, ale to już sprawa prokuratury. Prokuratura tam będzie dochodziła, sprawdzała, panie Kazimierzu, prawda, gdzie ta kostka chodziła. Kochani państwo, spójrzmy jeszcze w tamtą stronę, daleko, 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 popatrzmy tam sobie, tam jest to miejsce, o tam widać migają światełeczka żółte dookoła, tam już się bardzo mocno zawęża sprawa przygotowywania tego miejsca pod rondo. Media, jak mówią, są kładzione, czyli te wszystkie przewody telefoniczne, elektryczne, coś tam jeszcze. W tej chwili zabudowywane są te ścieki do burzóweczki, do tych ścieków wody podeszczowej. To wszystko tam jest zabudowywane i temu się będziemy przyglądać, kochani państwo. No i bardzo ważną sprawą jest, że są takie miejsca, które są trudne dla ruchu. Wiecie państwo? Trudne dla ruchu. Popatrzmy. Przynajmniej dwa takie miejsca państwu proponujemy dzisiaj podejrzeć. Rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji, pan Wojciech Opanowski, państwo już znacie człowieka. Dlaczego żeśmy tutaj przyszli? Byliśmy przed chwilą gdzieś tam na drodze. Podglądaliśmy, jak panowie układają z kostki brukowej zatoczki dla autobusów. Pamiętacie państwo, prawda? A teraz się zapytamy,
bo mówiliśmy około 3 tygodni temu na temat kradzieży kostki. No nie bardzo kierownictwo robót chciało w to uwierzyć, bo mówili, że nadzorują, pilnują, że ta kostka powinna być, a okazało się inaczej, prawda? Okazało się inaczej. No, policjanci w dniu wczorajszym, w poniedziałek 26, w miejscowości Taciewo ujawnili, zabezpieczyli i przekazali miejskiej dyrekcji inwestycji. Ponad 13 ton kostki brukowej o łącznej wartości około 14 tysięcy złotych. Czyli na pewno tyle ton to nie jest to jedna maleńka wywroteczka, prawda? No na pewno jest to duża ilość i taczką tego się nie przewiezie. No chociaż był tu przypadek taki, że pan doktor, ale już pomijajmy nawet skąd, próbował to przewieźć przyczepką samochodową z Parku Konstytucji 3 Maja. Tak. A tu no duża ilość. Co robicie w tej sprawie? No, pana, który jest właścicielem tej działki, przesłuchaliśmy, przyznał się. No i dalsze czynności wyjaśniające w tej sprawie normalnym trybem pójdą. Także finał na pewno znajdzie miejsce w sądzie. Czyli postępowanie przygotowawcze, dochodzenie, zbieranie dowodów i tak dalej, prawda? Wszystko trwa. No właśnie. No i szkoda, że nie było tej reakcji wcześniej tam, co niektórych, o czym żeśmy mówili, bo to tyle czasu trwało, może by aż tyle tej kostki tam do tego Taciewa nie dojechało. Na pewno ktoś to widział, na pewno ktoś o tym wiedział. No tutaj w tym miejscu proszę o wszelkie informacje do dyżurnego bądź do sekcji do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach. Jeżeli ktoś wie o podobnych zdarzeniach, o tym, że ktoś na swojej działce ma kostkę, która może pochodzić z ulicy Pułaskiego, prosimy o sygnał, my zajmiemy się resztą. Prawdę powiedziawszy, to jest jeszcze policyjny telefon zaufania. Gdyby ktoś na przykład nie chciał koniecznie mówić, że ja się nazywam tak i tak, prawda, to też i tam można zadzwonić. Jest policyjny telefon zaufania. Prawda? Ale poza tym, no to weźmy taki Augustów. Ma piękny park, który wyłożony jest kostką granitową, gwarancja 100 lat i więcej. My też się z tego cieszymy. A tu proszę, znajdzie się ktoś, kto niestety no kombinuje, jakby to zabrać. Jednak kuszący materiał, no ale nie możemy na to pozwolić. Nie, i na takie przypadki będziemy reagować szczególną surowością i ze szczególną uwagą. I tak to, drodzy Państwo, jest, że niestety, no czasem trzeba się tym drobiazgom przyglądać, bo dobrą pracę drogowców, naprawdę, ta firma tam działa, stara się, pięknie idą te roboty, no potrafi taki człowiek zepsuć. Już nie powiem, że finansowe są straty, ale i teraz moralnie się człowiek tak czuje zupełnie niepotrzebnie. Dziękuję serdecznie, Panie. Dziękuję Państwu. No gdyby nie scenaria, można by powiedzieć, że iście, o tak dokładnie, nie? Wakacyjne, kochane panie i panowie, plenerek, bariereczka, siedzimy, odpoczywamy, Wenecja, no nie wiem, Florencja, na pewno, nie, aż tak daleko nie jest, ale jesteśmy w ładnym miejscu. Dlaczego w ładnym miejscu? No proszę, przenieśmy się w prawo, proszę bardzo, jakie piękne miejsce, słynny Kaczy Dołek. No powiedzcie, nieuroczo wygląda i teraz są te ścieżeczki w miarę takie zrobione, co prawda. Widzicie Państwo, wjazd tutaj na ten chodniczek jest zablokowany, bo tu samochodami sobie skracano drogę, to tutaj są takie kołki powbijane, rury, to znaczy każda inna, no ale muszą być skuteczne. A jaka się tam pod rękę trafiła pewnie tym, co wbijali i se wbili taką rurę. Tu, żeby nie przejeżdżały samochody, przy garażu położono kamienie. I też jest chytra sprawa, żeby tędy nie przejeżdżano. No i słusznie, tam rowerzyści się tędy zmieszczą. No chyba, żeby który wyrżnął, brzydko mówiąc, w ten kołek, to może i tak. To jest jedna strona medalu. A teraz byśmy się przez chwilkę, kochani Państwo, skupili na tej drugiej stronie. O cóż tu chodzi? Oto Moniuszki 3, budynek. Droga wewnętrzna, właściwie to dojazdowa do garażu, prawda? Także no w zasadzie nic tu takiego, ale to są same ulice, kochani Państwo, muzyków. Tu Moniuszki, niedaleko Chopina, tam Ogińskiego. No muzyczne ulice, drodzy Państwo,
i zrobiło tu się śródmieście. A tutaj patrzcie państwo, jakiś tu jest ruch, tu jak na Marszałkowskiej. No proszę, kolejny samochód i znowu pojechał. Tu jest centrum miasta. Postójmy tu chwilę, zobaczcie państwo. To jest zwykła ulica dojazdowa do garaży. Żadnej widoczności tutaj nie ma za tego garażu. Stoją znaki, które stoją tylko na drodze wewnętrznej, czyli na białym prostokącie znaki są tutaj. A ruch, koniec świata. Popatrzmy, drodzy państwo, jak tu się odbywa ruch. No i macie państwo kolejny samochodzik, który tędy jedzie i proszę do garaży. Czy ktoś tu, nie wiem, no może się zdarzyć, że pan zwolni. No będziemy próbowali go śledzić. Zwolnił, nie zwolnił? No, tak nie do końca. I nie przyjechał tu do żadnego garażu, tylko po prostu tędy jest krócej, żeby dojechać na pozostałą część z tamtej strony miasta. Krócej. No i znowu Volkswagen, dieseleczek, pięknie jedzie. O, ten bliziutko prawej strony pojechał. Drodzy państwo, przy samym kącie od garaży. Czyli prawie, żeby było tak już zupełnie bezpiecznie. Większość to samochodów zjeżdża tutaj od strony miasta. Proszę, Matyzik. A, przy samym rogu dopiero hamuje, ale też nie do końca. I już rura. Tu Mercedesik nadjeżdża, jedziemy za, pięknie i pod górę. I teraz pod górą, przyhamujemy troszkę? Nie, puściutko jest, dużym łukiem i ledwo żeśmy się z taksówką minęli. Taksóweczka, do garażu na pewno, pewnie tu, nie? Jedziemy za taksóweczką, patrzymy drodzy państwo, tak. Objeżdża, no bardzo ostrożnie, no co, kierowca zawodowy z tego chlebek, jak to mówią, się je. No i okazuje się, że mamy tutaj garaż. Czyli na razie jeden pojazd, który tu przyjechał do garażu. Volkswagenik zjeżdża do dołu. Łuczek, bardzo bezpiecznie, pani za kierownicą. I teraz proszę, patrzcie państwo. Samochód wjeżdża do garażu, z jednej strony Tico, z drugiej strony Volkswagenik. Spotkanie, no jak na Marszałkowskiej rucha. Stoimy tutaj, no niecałe dwie minuty w tej chwili, drodzy państwo. Dwie minuty, a już ganiamy samochody, proszę. I Tico ostro przy lewej krawędzi. A, przed chwilą przecież ten dojechał Volkswagen, tak? No i Opelek. Chwytamy Opelka, jedziemy za Opelkiem. Proszę bardzo, przy której krawędzi? No z tej strony, z góry zjeżdżając, bardzo ludzie są bezpiecznie przejeżdżają. To fakt, blisko tego rogu. Tutaj stoimy dosłownie na dachu garażu przy samym rogu, kochani państwo. I tego, ale stąd jadąc, właśnie od strony Chopina, to zobaczcie państwo, czy tu jest zachowana taka odległość? Nie. Pan przejeżdża blisko naszego rogu, a przecież z tej strony skąd on wie, może akurat z góry zjeżdża następny samochód. Że tutaj nie doszło do żadnej stłuczki, także czy jakiegoś większego wypadku, oczywiście nikomu tego nie życzymy, ale jest to miejsce niebezpieczne. Przed tym miejscem państwa ogromnie ostrzegamy. Skrót drogi. O, tu będzie zawracanie ładne. Tam jest taki moment i to pani za kierownicą. Bardzo ładnie, zobaczcie państwo, jak tu sobie zawróciła. Poradziła sobie dziewczyna. A teraz my tutaj chwycimy rowerzystę. Tak, drodzy państwo, i rowerzysta, proszę, no pod górkę nie podjedzie, ale już idzie. A teraz do tego samego rogu dojeżdża Ford i patrzcie państwo, Ford, i gdyby tego rowerzystę trafił z drugiej strony, nie ma czasu na reakcję. Jest to miejsce niebezpieczne. Kochani państwo, chcę wam tylko powiedzieć, że to naprawdę jest miejsce niebezpieczne. Osiedziałem specjalnie komentując państwu z takim nagłownym mikrofonem, dlatego żebyście widzieli, jak tu się cały czas rzecz dzieje. Pan operator jest tutaj świadkiem tej całej historii. Drodzy państwo, no jesteśmy tutaj troszeczkę ponad dwie minuty tylko. A ile samochodów przejechało? Do jakich momentów na tym rogu dochodzi? Może by ktoś wpadł na genialny pomysł, chociaż próg zwalniający tu z tej góry postawił, żeby ci ludzie tak nie tłukli z ogromną szybkością się właśnie do tego rogu. I teraz znowu kolejny samochodzik podjeżdża. Zobaczcie państwo, Opelek do góry, maluch z tamtej strony, nie ma miejsca. Prawie na schody wjeżdża, ale myślicie państwo, że zwolniła pani? A skąd? A jaka jest prędkość na osiedlu w tej strefie zamieszkania?
Jaka jest prędkość? Do 20 km na godzinę. 20, a nie do 120, drodzy Państwo. No i teraz spotkania w niebezpiecznych miejscach, drodzy Państwo, ciąg dalszy. Jakież to mamy miejsce? No proszę bardzo, za nami. Rondo, jedno z rond, i to takie rondo na podglądzie policyjnym, drodzy Państwo, bo to rondo, które ma kamerkę. I na tym słupie pośrodku tego ronda stoi kamereczka, u której obraz przekazywany jest do pana dyżurnego Komendy Miejskiej Policji. Rondo o dość dużym ruchu, bo weźmy tutaj ileż ulic się zbiega. I ulica Władysława Sikorskiego, i Bulwarowa, drodzy Państwo, i ulica Emilii Plater. Mnóstwo tych ulic. Ale ja na co innego chcę Państwu pokazać. Proszę zobaczyć wyjeżdżającego o plastrę. Tutaj Opelek wyjeżdża, tak? Wyjeżdża, właśnie. I tu jest to miejsce wjazdowe pod cały ten narożnik handlowo-usługowy. I proszę, no i już się zastanawiano, czy Polonez ma pojechać, czy Opel ma pojechać. Ale to wyjazd to jeszcze pół biedy, bo ten Opelek po prostu sobie wyjechał i pojechał, to jeszcze pół biedy, ale wjazd tutaj na ten parking i na te miejsca przed tą centralą usługową jest dość interesujący, kochani Państwo. Naprawdę. No wystarczy tylko popatrzeć. Zobaczcie Państwo, przy tym natężeniu ruchu zdarzają tu się momenty, będziemy tak jak na Moniuszki stali na tym garażu, tak samo i tu postójmy chwilkę, żeby popatrzeć. Zobaczcie Państwo, to przy okazji jak jeżdżą te samochody po tym rondzie, bo teraz maluszek ledwo tam się mieści, pomalutku, wiecie Państwo, żeby się wyrobić, brzydko mówiąc, w tym rondzie. Ten pas wewnętrzny z Polbruku to jest pas tylko dla tych samochodów ciężkich, dużych, po to te, które się nie mieszczą, żeby one miały komfort bezpieczny jazdy. Ale najczęściej nie mieszczą się maluchy, a te duże tiry albo ciężarowe z przyczepami się mieszczą. Ale tu ten wyjazd sam, zobaczcie, powyginane słupki już po uderzeniu tym parkingowym, drodzy Państwo, tu przy przejściu dla pieszych. I też, no nie wiem, czy to jest najlepsza sytuacja. Patrzcie Państwo na te słupy, które są rozstawione tam dookoła. Tu jest droga dla rowerów, przecież widać, że tu jest droga dla rowerów. Widzicie Państwo ten czerwony Polbruk, który dochodzi do przejścia dla pieszych. To jest droga dla rowerów. Ha! No i jak ci rowerzyści mają przejechać tutaj między tymi kołkami, czy tak się zastanawiam, tam jest niby taki przejazd dla rowerów i znak też, uwaga, przejazd dla rowerów jest, stoi. No i ci rowerzyści tam się między tymi słupkami muszą mieścić, czyli rower musi być tu odpowiedniej klasy i rowerzysta też, ale przez chwilę jeszcze popodglądajmy, szczególnie wjeżdżających na ten parking. Tu jest zbieg różnych miejsc od razu przy tym skrzyżowaniu. I wjazd na jeden parking, i do ulicy Suzina niedalekiej, o tam, gdzie cofa tyłem tam ten biały samochodzik, drodzy Państwo. I tutaj sam wjazd na parking i samo obejście tego, kto tu zrobił taki wjazd, to na jakiej to zasadzie, to tak, drodzy Państwo, wychodzi jakbyśmy na samym miejscu najbardziej niebezpiecznym, bo skrzyżowanie jest, nie ukrywajmy, niebezpiecznym miejscem, na tym samym niebezpiecznym miejscu zdarzały się jeszcze dodatkowe utrudnienia, jakby specjalnie, nie? A może to o to chodzi właśnie, żeby co, więcej było zdarzeń, wypadków. Przecież tu wystarczy, drodzy Państwo, zamknąć ten wjazd z tej strony. Tu nie powinno być wjazdu, jest dojazd z jednej strony osiedla, z drugiej strony osiedla, nie ma najmniejszego problemu. Choćby tam, gdzie patrzymy w tej chwili. Proszę bardzo, tam jest normalny wjazd z progiem zwalniającym i tamtędy można dojechać pod sam sklep, a tu piękny parking zrobić jest bez problemu. Ale czy to koniecznie, drodzy Państwo, trzeba akurat w najniebezpieczniejszym miejscu robić to wszystko? Nie mam zielonego pojęcia. Ja Państwa tylko uprzedzam, że skrzyżowanie przy rondzie z Emilii Plater blisko ulicy Suzina, o teraz maluszek będzie stąd wyjeżdżał, to jest miejsce w naszym mieście bardzo niebezpieczne. I weźcie to sobie Państwo do serca, bo tu już i wyłamanych tych słupków było sporo i stłuczek było sporo. Także niebezpieczne miejsce. Panie i Panowie, niebezpieczne miejsce to przy rondzie Emilii Plater. I to już wszystko, panie i panowie, w naszym dzisiejszym spotkaniu. Jesteśmy tylko w tym ostatnim miejscu, ale tym razem no, w takim miejscu, w którym, jak już mówiliśmy wcześniej Państwu, niebezpieczeństwo jest likwidowane. No nie minęło jeszcze połowę wakacji, a proszę,
Już parking jest w całości przed szkołą. Teraz końcóweczka układania chodniczka z Polbruku, a tu jest wjazd do szkoły odpowiednio niwelowany, żeby było równo i żeby można było uzupełnić brakującą kostkę polbrukową. Pozytyw ogromny, może tu wreszcie będzie bezpiecznie. Jest ten parking taki, żeby się rodzic mógł zatrzymać, wysadzić bezpiecznie to dziecko na chodniku, nie blokować pasa ruchu. Ta ulica Dwernickiego jest ulicą ruchliwą w naszym mieście i dobrze o tym Państwo wiecie. Tu stoi taki znak, tylko żeby o nim nie zapomnieć, bo to jest zakaz zatrzymywania się, a wtedy, kiedy powstaje zatoczka parkingowa, no to zakaz zatrzymywania się w obrębie chodnika traci rację bytu i dobrze by było, żeby pojawił się napis nie dotyczy zatoczki parkingowej. Pewnie on się pojawi, ten napis, ale musi po prostu ta zatoczka być skończona. W tej chwili trwają prace na dokończeniu tej zatoczki. Dobrze, drodzy Państwo. Cieszymy się ogromnie, że następny pozytywny objazd jakiegoś fragmentu drogi jest i to w takim bardzo, bardzo ruchliwym miejscu. Ja bardzo Was gorąco, Państwo, proszę o trochę rozwagi. Popatrzcie, co robią młodzi ludzie. Zastanawiajmy się nad tym, że my jako pasażerowie albo jako przyjaciele tych zwariowanych, szalonych kierowców też potem mamy sobie coś do zarzucenia, żeśmy im w odpowiednim momencie nie powiedzieli, nie ukuli, może nawet nieprzyjemnie, nie zrobili jakiejś uwagi. Słuchaj, stary, jeździsz jak wariat, słuchaj, wiesz, to, tamto, no cokolwiek, drodzy Państwo, żebyśmy mieli spokojne sumienie. Po prostu czarna lista ofiar wypadków drogowych na Suwalszczyźnie, szczególnie w obrębie naszego miasta, rośnie. Zupełnie niepotrzebnie. Naprawdę zupełnie niepotrzebnie. Do następnego wtorku.